Kinia, przede wszystkim zacznę od gratulacji, bo nagroda influencerki roku trafiła w twoje ręce. No i właśnie, jak ty się czułaś, jak ty na to w ogóle zareagowałaś? Wiesz co, to było dla mnie zaskoczenie, no wiadomo. I to, jak kiedy wyczytano moje imię, dano mi tą statuetkę, to mówię, kurde, co ja odwaliłam w swoim życiu, gdzie ja jestem w ogóle? Stresowałaś się? No stresowałam, oczywiście, że tak, ale potem już ten stres, wiadomo, opadł i ja tak sobie mówię, Boże, piszę do mamy, mamo, Boże, ja to odebrałam, ja to mam, naprawdę. Szczęście, radość i przede wszystkim wdzięczność. A jak myślisz, dlaczego akurat ty, dlaczego akurat ciebie wybrali? Nie wiem, czy to też było zdziwienie, tak? No bo przecież jest o wiele dużo influencerek, które mają o wiele większe liczby niż ja, więc to było takie, halo, ja nie mam takich liczb, dlaczego ja? Więc nie mam pojęcia, ale jestem bardzo wdzięczna.